Anomalia w Morzu Bałtyckim. W 2011 ekipa nurków wybrała się na poszukiwanie skarbów na dnie północnej części Bałtyku. Jednak to, na co natrafili, było dość osobliwe. Kiedy pokazali zdjęcia obiektu, wielu wierzyło, że patrzy na zatopiony statek kosmicznej obcej cywilizacji. Inni uważali, że obiekt jest dziełem natury, jednak metale, które w nim znaleziono, zdecydowanie nie mogły uformować się naturalnie. Dziś niektórzy naukowcy uważają nawet, że mogło to być coś, co pamięta jeszcze epokę lodowcową. Możliwe, że to meteoryt, który ugrzązł wtedy pod warstwą lodu. Malstrom to rodzaj potężnego prądu, który tworzy się przy zderzeniu dwóch prądów. Powstaje wtedy wir, którego bali się nawet nieustraszeni Wikingowie. Malstromy były tak potężne, że potrafiły zatopić duże statki. Wiry te wciąż bywają niebezpieczne. Na szczęście nie dla dużych, nowoczesnych statków, których wielkość pozwala wytrzymać tę niszczącą siłę. Mimo to statek wycieczkowy, który wpadnie w Malstrom, zwykle musi mierzyć się z potężnymi falami, które mimo jego sporych gabarytów są w stanie dość intensywnie go rozkołysać. Malstrom bywa tak silny, że może zmieniać się w swego rodzaju podwodną czarną dziurę. Tak, czarne dziury znajdziecie nie tylko w kosmosie. Można je znaleźć również na naszej rodzimej planecie, wirujące w oceanach. Podobnie do znanych nam czarnych dziur są tak ciasno zbite, że nic, co jest w nich uwięzione, nie może wydostać się na zewnątrz. Podwodne czarne dziury często mają średnicę nieprzekraczającą 150 km. Gdybyście wpadli do jednej z nich, prawdopodobnie nawet byście się nie zorientowali. Działają jak wiry, ale ich rozmiar sprawia, że nawet profesjonaliści łatwo zauważają ich granice. Mam dla Was coś na odprężenie. Następnym razem, gdy pójdziecie na plażę, wytężcie wzrok, a może zobaczycie zjawisko optyczne zwane zielonym promieniem. Można je zaobserwować krótko po zachodzie słońca lub tuż przed jego wschodem. Występuje wtedy, gdy słońce jest prawie całkowicie pod horyzontem, podczas gdy jego górna obręcz jest jeszcze widoczna. Przez sekundę lub dwie ta górna krawędź wydaje się zielona. To dlatego, że gdy słońce przesuwa się po niebie w dół, patrzymy na nie przez grubsze części atmosfery. Gdy zanurza się pod horyzontem, światło załamuje się lub wygina w atmosferze i ulega rozproszeniu. Najlepiej obserwować to zjawisko w jasny, bezchmurny dzień. Mieliście nadzieję, że w końcu popływacie sobie w oceanie, a okazało się, że woda jest czerwona? Lepiej do niej nie wchodźcie. Floryda jest znana z czerwonych pływów. Występują, gdy stężenie specyficznych mikroskopijnych alg jest wyższe niż zwykle. Tysiące gatunków alg w wodach morskich i słodkich są w większości nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt, a nawet są źródłem tlenu, więc bardzo nam się przydają. Jednak niektóre z nich, jak na przykład algi, które zmieniają kolor oceanu na czerwony, mogą być bardzo niebezpieczne dla zwierząt morskich, takich jak żółwie, ryby i ptaki. Potrafią w mgnieniu oka się rozprzestrzenić i wytwarzać szkodliwe dla ludzi neurotoksyny. Są niebezpieczne, zwłaszcza dla osób mających problemy z oddychaniem. Takie osoby powinny unikać obszarów, w których występują czerwone pływy, szczególnie gdy wiatry są dość silne, by skierować algi w kierunku brzegu. Wulkany wyrzucają trujący gaz, popiół i rozgrzaną do czerwoności lawę. To najbardziej oczywiste zagrożenia, których większość z nas jest już świadoma. Ale podwodne wulkany mogą być zdradliwe na swój własny sposób. Czasami, gdy znajdują się w płytkich wodach, sygnalizują swoją obecność, wyrzucając wysoko nad powierzchnię wody parę wodną i odłamki skał. Podmorskie wulkany są otoczone nieograniczonym dopływem wody, więc mogą zachowywać się inaczej niż te na lądzie. Kiedy wybuchają, woda morska dostaje się do aktywnych podmorskich otworów wentylacyjnych. Lawa może rozprzestrzeniać się po płytkim dnie morskim, a czasem nawet spływać z wulkanów lądowych do morza. Gdy znajdzie się w wodzie, potrafi ostygnąć tak szybko, że rozpada się na gruz i piasek, pozostawiając duże ilości gruzu wulkanicznego. Kojarzycie te popularne plaże z czarnym piaskiem na Hawajach? Właśnie tak powstały. Gorąca lawa i potężne erupcje z pewnością nie brzmią bezpiecznie, a podmorskie wulkany w głębszych wodach są równie niebezpieczne, nawet jeśli nie wybuchają. Wytwarzają kieszenie z pęcherzykami powietrza. Bąbelki te zmniejszają gęstość otaczających je wód, co może nawet zatopić statki. Najgorsze jest to, że patrząc na powierzchnię oceanu, nie widać, że coś jest nie tak. Ale w tym samym czasie malutkie bąbelki po cichu pracują, by zmniejszyć zdolność statków do utrzymywania się na powierzchni.
Fale krzyżowe to rzadkie zjawisko, które przyjemnie się obserwuje, jednak jest bardzo niebezpieczne. Te kwadratowe fale pojawiają się w płytkich obszarach oceanu. Najczęściej można zobaczyć je we Francji lub na niektórych plażach Tel Awiwu, ale natraficie na nie także w wielu innych miejscach na świecie. Fale krzyżowe występują, gdy dwa rodzaje płynących pod skośnymi kątami fal spotykają się ze sobą. Tworzą wtedy wzór przypominający szachownicę. Najczęściej powstają podczas zderzenia dwóch różnych prądów lub gdy prąd kieruje falę w jednym kierunku, a silny wiatr w przeciwnym. Mogą być niebezpieczne dla pływaków i żeglarzy. Fale wytwarzane przez silne prądy oceaniczne mogą być dość nieprzewidywalne i osiągać duże wysokości, nawet do 3 metrów. Zjawisko to jest czasem nazywane białą ścianą. Fale mogą być na tyle potężne, by przewrócić nawet duże łodzie. Jeśli napełnicie czystą szklankę wodą z oceanu i przyjrzycie się jej bliżej, zobaczycie, że jest pełna bardzo małych cząsteczek. Woda morska zawiera rozpuszczone sole, tłuszcze, algi, białka, detergenty i inne kawałki różnego rodzaju materii. Jeśli nią potrząśniecie, zauważycie, jak na jej powierzchni tworzą się drobne bąbelki. Tak właśnie tworzy się piana morska, gdy fale i wiatry wzburzają ocean. Z kolei przyczyną gęstej piany morskiej może być kwitnięcie alg. Kiedy kwitnące algi rozpadają się w morzu, duże ilości tej materii przemieszczają się w kierunku suchego lądu. Piana morska zazwyczaj nie jest niebezpieczna dla ludzi, ale gdy algi się rozpadają, może to mieć negatywny wpływ zarówno na nas, jak i na środowisko. Kiedy pękają bąbelki piany morskiej, zawarte w nich toksyny uwalniają się do powietrza i mogą podrażnić oczy lub spowodować inne problemy zdrowotne. W miejscach, gdzie rzeka wpada do morza lub oceanu, można zaobserwować falę pływową. Jest to potężny przypływ biegnący pod prąd i spiętrzający rzekę. Następstwem fali pływowej jest nagła zmiana głębokości. Fale te klasyfikujemy jako przypływ, przez który rzeka robi się głębsza. O odpływie mówimy wtedy, gdy rzeka nagle staje się bardzo płytka. Nie wszędzie można zaobserwować to zjawisko. Rzeka musi być dość płytka, a jej ujście bardzo wąskie. Miejsce, w którym morze i rzeka się spotykają, musi być płaskie i szerokie, a obszar pomiędzy odpływem i przypływem powinien mieć co najmniej 6 metrów szerokości. Oczywiście są pewne wyjątki, jak na przykład największa na świecie rzeka Amazonka. Mimo że ujście Amazonki nie jest wąskie, to obserwujemy tu tego typu fale. Dzieje się tak dlatego, że jej ujście jest płytkie, ma wiele piaszczystych łach i nisko położonych wysp. Pływy są tam tak silne, że rzeka nie ma nawet delty. Jej osady trafiają bezpośrednio do Oceanu Atlantyckiego, gdzie zabierają je szybko płynące prądy. Pływy są często nieprzewidywalne i mocno wzburzają wodę. W wielu przypadkach zmieniają kolor rzeki z zielonkawego lub niebieskiego na brązowy. Mogą też uszkodzić roślinność, a nawet wyrwać drzewa wraz z korzeniami. Tak więc sporty rekreacyjne, takie jak kajaki czy surfing, mogą być w tych miejscach niebezpieczne. Jeśli będziecie chcieli się im przyjrzeć, zachowajcie ostrożność. Fale pływowe mogą przelać się przez punkty widokowe i porwać wszystko, co stanie im na drodze. Czy ktoś kiedyś był dziwnie zafascynowany twoim psem i zapytał, czy może zrobić mu zdjęcie? A może nawet zauważyłeś, że nieznajomy wydawał się bardziej zainteresowany uzyskaniem wyraźnego zdjęcia obroży twojego psa niż samego zwierzaka? Ta osoba prawdopodobnie próbowała uzyskać dostęp do prywatnych informacji na twój temat. Opisana sytuacja może doprowadzić do tego, że obcy pozna twój numer telefonu lub miejsce zamieszkania. Będąc na spacerze z pieskiem w parku, czasami tak bardzo się relaksujemy, że zapominamy o zasadach bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi. Dlatego pamiętaj, że obroża twojego pupila może ujawnić sporo wrażliwych danych. Teraz przyjrzyjmy się kilku innym wskazówkom, które mogą okazać się przydatne. Zostaniemy przy temacie psów. Jeśli kiedykolwiek natkniesz się na psa noszącego kamizelkę z napisem „pies opiekun”, powinieneś poświęcić chwilę na sprawdzenie, czy jego właściciel jest w pobliżu. Jeśli okaże się, że pies jest sam, należy z nim zostać. A jeśli zacznie się oddalać, powinieneś za nim pójść. Pies może zaprowadzić cię do kogoś, kto rozpaczliwie potrzebuje pomocy. To dlatego przyszedł i cię znalazł. Te kochane psiaki są wyszkolone do wspierania osób niepełnosprawnych i chorych. Często ratują lub zmieniają życie swoich właścicieli i ich rodzin. Jeśli kiedykolwiek obudzisz się w środku nocy i będziesz mieć wrażenie, że czujesz zapach gazu, absolutnie nie powinieneś robić jednej rzeczy. Nie włączaj światła. Iskra z przełącznika światła może spowodować pożar.
Nie korzystaj również z telefonu w pomieszczeniach, bo on także może łatwo wywołać iskrę. A jeśli mieszkasz w bloku, nie używaj elektronicznego systemu wejściowego na kod. Kiedy nagle poczujesz w domu zapach ryby, musisz szybko sprawdzić, czy ktoś przygotowuje dla ciebie pyszny posiłek. Jeśli nikogo nie ma w kuchni, to należy natychmiast wyjść z domu. Rybny zapach w pomieszczeniu zazwyczaj oznacza przegrzanie elementów elektrycznych. Jeśli wyczujesz tę woń, upewnij się, że nic się nie pali, a następnie natychmiast wezwij elektryka. Do produkcji większości przewodów i wyłączników producenci używają odpornych na wysoką temperaturę substancji chemicznych. Jeśli te przewody lub gniazdka się przegrzeją, chemikalia, z których są wykonane, uwalniają dziwny rybi zapach. Jeśli zdarzyło ci się zobaczyć tornado, które wygląda, jakby się nie ruszało, mam złe wieści. Najprawdopodobniej oznacza to, że zmierza prosto na ciebie. Chociaż tornada zazwyczaj poruszają się z południowego zachodu na północny wschód, to mogą również przemieszczać się w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim, północnym, a nawet północno-zachodnim. Najgroźniejsze tornada mogą osiągać prędkość niemal 500 km na godzinę. Jeśli więc zobaczysz takie zjawisko, prawdopodobnie powinieneś szybko zacząć uciekać, niezależnie od tego, czy tornado się porusza, czy nie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co byś zrobił, gdybyś znalazł się pod lawiną? Oczywiście poza tym, że wpadłbyś w panikę. Otóż mam pewną radę. Powinieneś splunąć. Mogę to wyjaśnić. Twoja ślina spadnie w tym samym kierunku, w którym działa grawitacja, a to oznacza, że powinieneś się zacząć kopać w przeciwną stronę. Nie będzie to łatwe, ale może uratować ci życie, więc... Jeśli nie uda ci się od razu wydostać spod pokrywy śnieżnej, nie zjadaj dużych ilości śniegu, będąc jeszcze pod nim, nieważne jak bardzo jesteś spragniony. Zbyt duża ilość zimnego lodu w żołądku nie przyniesie ci niczego dobrego. Skup się na ucieczce. Duża lawina może mieć objętość około 14 basenów olimpijskich i długość sięgającą 1,5 kilometra. Najgorsze z nich mogą spowodować katastrofalne zniszczenia wpływające na tysiące ludzkich istnień. Jeśli kiedykolwiek zdarzy ci się przejść przez ul i zakłócić w nim spokój, sprawiając, że jego mieszkańcy zaczną cię gonić, oto czego nie należy robić. Nie skacz do wody, myśląc, że przechytrzysz pszczoły. Te sprytne owady będą po prostu czekać, aż się wynurzysz. A zatem co powinieneś zrobić? Cóż, po prostu uciekaj ile sił w nogach. W końcu pszczoły i osy poddadzą się i zakończą pościg. W ulu znajduje się zazwyczaj od 20 do 80 tysięcy pszczół. Straszna wydaje się nawet jedna, która dokucza ci, gdy próbujesz jeść lody na świeżym powietrzu, więc 20 tysięcy brzmi jak niewyobrażalny koszmar. Kiedy w dziczy natkniesz się na piękne, kolorowe zwierzę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest ono toksyczne. Jeśli więc w jakichś dziwacznych okolicznościach zdarzy się, że będziesz chciał zjeść takiego zwierzaka, nie rób tego. Jest to wskazówka, którą zapewne chciałyby usłyszeć niezliczone głodne zwierzęta na wolności, zanim zjadły tę niesamowicie kolorową żabę. Kolory służą zwierzętom jako kamuflaż, ale stanowią również bezpośrednie ostrzeżenie dla innych zwierząt, że dany osobnik jest trujący. Ubarwienie pełniące tę funkcję nazywane jest aposemantycznym. Co zabawne, kameleon lamparci jest powszechnie uważany za najbardziej kolorowego gada na świecie, ale nie jest toksyczny. Nie ścigają cię pszczoły ani osy? W takim razie możesz spokojnie wskoczyć do wody. Jednak kiedy już tam będziesz, uważaj na zjawisko przypominające kwadratowe fale. Jeśli je zobaczysz, musisz natychmiast wyjść z wody. Przykro mi. Te kwadratowe fale to często niebezpieczne, silne prądy, które mogą wciągnąć cię pod wodę. Jeśli spojrzysz na nie z góry, będziesz mieć wrażenie, że pod wodą znajduje się siatka, która tworzy fale w kształcie kwadratu. Nie powstają one z powodu jakiegoś procesu zachodzącego pod wodą. Są wynikiem przecinania się dwóch mórz. No dobrze, ale co zrobić, gdy warunki do pływania są świetne, ale pod wodę wciąga cię aligator? Oto szybki trik. Uderz go w nos i oczy. To sprawi, że natychmiast cię wypuści. Dobra, może dajmy sobie spokój z kąpielami w wodzie. Zamiast tego wybierzmy się na wędrówkę. Podczas spacerów przez góry i lasy również można natknąć się na różne dzikie zwierzęta. Jednym z nich, którego na pewno nie chciałbyś spotkać, jest puma.
Jeśli jednak ten zwierz pojawi się na twojej drodze, mamy wskazówkę, która naprawdę może ci pomóc. Nigdy nie odwracaj się do niego plecami. Ostrożnie odchodź idąc w tył. Koty są drapieżnikami, które lubią zasadzki, więc gdy tylko się odwrócisz, uznają to za najlepszy moment na atak. Czy myślisz, że jesteś w stanie uciec przed tym strasznym, przerośniętym kociakiem? Pumy potrafią biegać z prędkością nawet 80 km na godzinę. Jeśli chcesz zwiać przed pumą na własnych nogach, życzymy powodzenia. Nie jesteś fanem kotów? Rozmawialiśmy już o psach, a zatem co z wilkami? Cóż, będą cię gonić tylko wtedy, gdy zaczniesz od nich uciekać. Potrzeba trochę odwagi, aby stanąć twarzą w twarz ze stadem wilków, ale dzięki temu w końcu zostawią cię w spokoju. Brzmi to dość przerażająco, ale podobnie jak w przypadku pumy, czy naprawdę masz ochotę na ucieczkę przed głodnym stadem wilków? Stada te mogą liczyć nawet 36 osobników. Są również w stanie osiągnąć prędkość 60 km na godzinę. Cechuje je niezwykła wytrzymałość i potrafią przemierzać długie dystanse z prędkością 8 km na godzinę. Jeśli spotkasz zwierzęta takie jak wilki i pumy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś głęboko w dziczy. Podczas starcia z niebezpiecznym zwierzęciem, twoją pierwszą myślą zapewne nie będzie chwycenie za telefon i wezwanie pomocy. Wynika to z wielu powodów. Jesteś zbyt przerażony, aby się ruszyć, albo wierzysz, że nie masz zasięgu telefonicznego, więc nawet nie ma sensu próbować. Mam jednak dobrą wiadomość. Zawsze możesz wybrać numer 112 lub numer alarmowy obowiązujący w kraju, w którym się znajdujesz, nawet jeśli nie masz zasięgu. W sytuacji awaryjnej twój telefon połączy się z pobliską wieżą komórkową, o ile oczywiście jest naładowany. Sygnał zostaje przesłany dokładnie w taki sam sposób jak zwykłe połączenie z wykorzystaniem zwykłego sygnału sieci i wież. Ponieważ nie jest twoja, nie możesz wykonywać żadnych innych połączeń. Cóż, twój najlepszy przyjaciel prawdopodobnie i tak nie byłby w stanie ci pomóc, gdybyś stanął twarzą w twarz z głodnym wilkiem. Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz zmuszony użyć żadnej z tych wskazówek, ale zawsze dobrze jest je znać, prawda? Wiadomo, że w samochodzie nie powinno zostawiać się czekolady ani kosztowności, ale są też inne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Oto lista przedmiotów, które należy ze sobą zabrać, wysiadając z pojazdu. Po pierwsze, wszelkie aerozole, lakier do włosów, dezodorant, farby, środki czystości i tego typu produkty. Na odwrocie puszek znajduje się informacja o temperaturze przechowywania i tego się trzymajcie. A co może się wydarzyć? Puszki są sprężone, więc reagują na zmiany temperatury. Ich zawartość może ulec rozszerzeniu, a to prowadzi do pęknięcia i wtedy puszka może wybuchnąć. Temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza są powodem do niepokoju, a w ciepłe letnie dni nie trudno o takie warunki w samochodzie. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych sprawdzili, ile czasu potrzeba, by w upalny dzień auto zmieniło się w saunę. W ciągu godziny temperatura w samochodzie zaparkowanym w słońcu osiąga 35 stopni Celsjusza lub więcej, a średnio jest to 47 stopni. A więc jeśli chcecie, żeby wasze auto było sprawne i pozostało w jednym kawałku, zabierajcie ze sobą aerozole. Drugim przedmiotem na liście jest krem do opalania. Filtry przeciwsłoneczne są niezmiernie ważne, ponieważ zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób skóry i zapobiegają starzeniu wywołanemu ekspozycją na promienie słońca. Obejmuje to zmarszczki, wiotczenie skóry i starcze plamy. Ale jeśli zostawicie krem z filtrem w samochodzie, możecie skrócić jego okres przydatności do użycia. Zepsuty kosmetyk wydziela dziwny zapach. Poza tym ciepło może spowodować otwarcie nakrętki, a wówczas ten lepki produkt wyleje się na tapicerkę. Ta sama zasada tyczy się szminek i innych kosmetyków. Trzecie na liście są plastikowe butelki. Istnieją dwa powody, dla których nie powinno się ich zostawiać w samochodzie. Po pierwsze, butelka z wodą może zadziałać jak soczewka, skupić promienie słońca i doprowadzić do pożaru. Straż pożarna z Oklahomy przeprowadziła w tym celu eksperyment i potwierdziła, że istnieje takie zagrożenie. David Richardson z tamtejszej straży wyjaśnił, że może do tego dojść, gdy wiązka światła jest odpowiednio skupiona.
Drugi powód jest związany ze zdrowiem. Plastikowe butelki często zawierają bisfenol, potencjalnie szkodliwy związek. Poziom BPA może wzrastać w wysokich temperaturach, a to jest szkodliwe dla zdrowia. Istnieje ryzyko, że substancja przeniknie do pozostawionego w samochodzie napoju. No i baterie! Zostawione na pastwę losu w aucie mogą stracić zdolność do pracy z pełną mocą. Można co prawda kupić nowe, ale jeśli dojdzie do wycieku lub pęknięcia, już nie tak łatwo się z tym uporać. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia. Kwas z baterii jest niebezpieczny dla układu oddechowego, a przy tym wysoce żrący. A przyczyną takiego wycieku jest oczywiście wysoka temperatura. Producenci baterii zalecają przechowywać ich produkty w temperaturze pokojowej. Kolejny punkt na liście jest po części związany z bateriami. Chodzi o sprzęt elektroniczny. Zauważyliście, jak bardzo nagrzewa się w słońcu wasz telefon? Załóżmy, że jedziecie samochodem i korzystacie z nawigacji. Nawet wtedy urządzenie się nagrzewa. A co by się z nim stało po godzinach w słońcu? Producenci smartfonów stanowczo odradzają pozostawianie urządzeń w pojazdach, ponieważ mogą się wyłączyć, uszkodzić albo, no wiecie, kabum! Rzeczy osobiste to kolejny punkt na liście. Pewnie do głowy od razu przyszedł wam portfel lub torebka, ale czasem wystarczy paszport lub drobne na siedzeniu pasażera, by przyciągnąć uwagę złodzieja. Lepiej trzymać te przedmioty poza zasięgiem wzroku i schować je na przykład do bagażnika, a nie zostawiać ich na tylnym siedzeniu. Numer 7 na liście też jest związany z kradzieżą. Często jesteśmy zabiegani, więc to zupełnie zrozumiałe, że nie mamy czasu, by umyć samochód. Lepiej jednak nie zostawiać w nim śmieci. Złodzieje często szukają pojazdów, które są zaniedbane. Dla nich to sygnał, że właściciele rzadko z nich korzystają. A rośliny? Wiadomo, że ludzie raczej nie trzymają w samochodzie kwiatków, ale czasami trzeba je gdzieś przewieźć. Pamiętajcie, że ciepło w pojeździe może odwodnić te biedactwa. Leki to kolejna rzecz, której nie powinno się trzymać zbyt długo w samochodzie. Wahające się temperatury w pojeździe mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność tabletek. Większość leków powinno się przechowywać w temperaturze od 15 do 25 stopni w chłodnym i suchym miejscu. Ważne dokumenty zawierające dane osobowe również nie powinny leżeć w samochodzie. Zawsze zabierajcie ze sobą zeznania podatkowe, wyciągi bankowe i szkolne świadectwa. Złodziej może wykorzystać te cenne informacje do oszustwa lub kradzieży tożsamości. Na liście znalazło się też jedzenie i picie. Eksperci zalecają, by nie zostawiać artykułów spożywczych i resztek jedzenia w nagrzanym samochodzie dłużej niż 2 godziny lub tylko godzinę, jeśli temperatura przekracza 32 stopnie. Ta sama zasada obowiązuje również w zimie. Konserwy na przykład mogą się bardzo szybko popsuć. Jeśli puszka groszku zamarznie w samochodzie, stanie się z nią coś podobnego jak w przypadku napoju gazowanego. Należy pozwolić jej rozmrozić się w lodówce, a nie w temperaturze pokojowej. Jeśli produkt nie wygląda lub nie pachnie normalnie, wyrzućcie go w miejscu, gdzie nawet zwierzęta go nie znajdą. I pod żadnym pozorem go nie próbujcie. Zaufajcie swoim zmysłom. Jeśli puszka pokryła się rdzą albo są w niej pęknięcia, też trzeba się jej pozbyć. Kolejnym przykładem są jajka. Nie powinno się ich mrozić, ale załóżmy, że zapomnieliście wypakować je z bagażnika, a w nocy przyszedł mróz i jaja zamarzły. Przed użyciem trzymajcie je w lodówce, a potem musicie ugotować je na twardo, to wasza jedyna opcja. Zamrażanie powoduje, że żółtko robi się gęste i podobne do syropu, traci swoją naturalną płynność i nie miesza się dobrze z innymi składnikami. W samochodzie nie można też oczywiście zostawiać zwierząt. Nie chodzi tu tylko o narażanie ich na wysokie temperatury. Bez towarzystwa swoich najlepszych przyjaciół będą czuć się nieswojo. W panice mogą zrobić coś, żeby zwrócić na siebie uwagę, na przykład zniszczyć tapicerkę. Powróćmy teraz do sezonu zimowego. W miarę możliwości pilnujcie, żeby zawsze mieć co najmniej połowę baku paliwa. Zapobiega to zamarzaniu przewodów paliwowych. Poza tym napełniony zbiornik ułatwia uruchomienie rankiem silnika. Oprócz monitorowania poziomu paliwa warto też sprawdzać ciśnienie w oponach. W zimie może ono spadać. Nie tylko wysokie, ale też niskie temperatury mogą uszkodzić niektóre przedmioty. Dobrym przykładem są puszki z farbą. Zimą trzeba je jak najszybciej zabrać z samochodu.
Pod wpływem zimna składniki farby mogą ulec rozszerzeniu, rozwarstwieniu i mogą się zbrylić. Innymi słowy, nie będzie się nadawała do użytku. Pogoda wpływa też na drewniane instrumenty, takie jak skrzypce i gitary. Zmiany w temperaturze i wilgotności mogą powodować wypaczanie, pękanie i rozwarstwianie drewnianych elementów. Zmiany temperatur wpływają również na okulary. W nagrzanym samochodzie plastikowe oprawki się wyginają. Z kolei w zimnie plastik może zrobić się łamliwy, a przez to okulary stają się bardziej podatne na pękanie. Nie zostawiajcie w samochodzie kluczy do domu lub pilotów do bramy garażowej. Dużo ludzi tak robi, ale to dość ryzykowne przyzwyczajenie. Mogą się one dostać w niepowołane ręce. Aby posłuchać muzyki, większość osób podłącza telefon do odtwarzacza w samochodzie albo po prostu słucha radia. Coraz rzadziej korzysta się z płyt CD. Nie zmienia to jednak faktu, że lepiej nie zostawiać ich w aucie. Mogą się zniekształcić i nie będą się nadawały do użytku. Jakich jeszcze przedmiotów nie powinno się zostawiać w samochodzie? Oto Starbuck Island pośrodku Pacyfiku, nieopodal Polinezji Francuskiej. Nawet jeśli nazwa przywodzi na myśl kawiarnię, raczej nie znajdziecie tu frappuccino. Wyspa jest niezamieszkana. Jest też bardzo mała, ma niespełna 9 km ze wschodu na zachód i 3,5 km z północy na południe. Żeby Nowy Jork zmieścił się na tych wysepkach, potrzeba by ich było aż 18. Wygląda na to, że nie ma tu nic interesującego, ale mapy Google przedstawiają coś zaskakującego. Kilka miesięcy temu na TikToku pojawił się viralowy filmik przedstawiający obiekt w kształcie spotka, który widać na mapach Google. Film zebrał 5 milionów odsłon w ciągu 2 dni. Najdziwniejsze jest to, że ten dziwny ślad ciągnie się niemal przez całą wyspę. Wygląda to tak, jakby ktoś z całą siłą hamował, ale mu się nie udało i doszło do zderzenia. Czy to dowód na to, że nie jesteśmy sami w kosmosie i ktoś chciał nas odwiedzić? A może po prostu na to, że ktoś nie potrafi dobrze prowadzić? Wszystkie te spekulacje mrożą krew w żyłach, a internauci uznali, że już nie poznamy prawdy stojącej za dziwnymi śladami i spotkiem. Nie wiedzieli jednak, że w 2009 roku grupa badaczy odwiedziła bezludną wyspę i nagrała kilka filmików, które potem wrzucili do sieci. Okazało się, że kiedyś wyspa nie była bezludna. W XIX wieku na Starbuck Island znajdowała się kopalnia guano. Małe wyjaśnienie, guano to odchody ptaków i nietoperzy. Wiem, brzmi co najmniej dziwnie, ale guano zawiera dużą ilość fosforanów, a te z kolei mają liczne zastosowania i mogą służyć jako nawóz. Ponieważ na wyspie mieszkali ludzie, musieli stworzyć swego rodzaju osadę. Tym sposobem wracamy do map Google. Widzicie to? Tak, zdjęcie satelitarne można porównać do zdjęć i wideo zrobionych przez badaczy w 2009. Kolejnym argumentem dowodzącym, że dziwny obiekt ma ziemskie pochodzenie, jest fakt, że na wyspie rosną drzewa, co może zastanawiać. Drzewa te nie występują na wapieniu i koralu, więc na pewno musiały zostać zasadzone przez ludzi. Tajemnica rozwiązana. Spodek nie jest pozaziemskim pojazdem, lecz pozostałością dawnej osady. A co ze śladami ciągnącymi się po wyspie? Kto wie, na pewno nie pochodzą jednak od jakiejś kosmicznej cywilizacji. Inny użytkownik TikToka twierdzi, że na mapach Google dojrzał zombie. Sprawdźmy, czy to prawda. Przede wszystkim warto odnotować, że filmik ten przestraszył ponad 1 000 000 widzów. Nagranie zaczyna się widokiem z daleka, a gdy autor przybliża obraz, okazuje się, że jesteśmy w Finlandii. Potem widzimy napis: poddaję się! Ktoś tu zna fiński? Pomocy! Dalej oglądamy niskiej jakości obraz Google Street View i to właśnie ten kadr sprawia, że włosy stają mi dęba. Wygląda jak duże zgromadzenie ludzi, ale chyba nie są oni do końca żywi. Obraz jest zamglony i zdumiewający. Czy to prawdziwe, żywe trupy? Na pewno nie. Po pierwsze, rozprawmy się z napisem. Po polsku oznacza dzieło przedstawiające cichych ludzi w przestrzeni, autorstwo tego człowieka. Jest to więc praca fińskiego tancerza i choreografa, który chciał, aby instalacja była częścią większego performansu, ale teraz stanowi niezależne dzieło. Zabawny fakt? Postaci z grafiki są wymieniane 2 razy w roku, jesienią i na początku lata. Ich ubrania pochodzą z darowizn. Bam! Kolejny mit obalony. Jasna strona 2, mity z TikToka 0. Dobra, a teraz spójrzcie na to zdjęcie. Zauważyliście coś dziwnego? Tak, ta dziewczyna ma 3 nogi.
Zdjęcie satelitarne zostało zrobione z Chorwacji, ale nie ma się czym martwić, to tylko problemy z aplikacją. Otóż technologia wykorzystywana w mapach Google obejmuje ciekawy algorytm. Każdy obiekt jest fotografowany kilka razy, a potem zdjęcia są sklejane razem, aby uzyskać jak najdokładniejszy obraz. W większości przypadków ta technika działa, ale czasem powstają nieprzewidziane detale, a jeszcze kiedy indziej ludzie zyskują dodatkowe kończyny. A może na Ziemi pojawiła się pierwsza przedstawicielka rasy trójnogich ludzi? Oby nie. Nic nie ucieknie przed wszystko widzącym okiem, prawda? 20 września 2022 roku użytkownik TikToka opublikował film przedstawiający podwodny samolot znaleziony w aplikacji Google Earth. Maszyna znajdowała się nieopodal wyspy Crooked Island na Bahamach, niedaleko lotniska Colonel Hill. Zbadajmy, o co tutaj chodzi. Dział pomocy Google Earth przyznaje, że każde zdjęcie znalezione w aplikacji może być złożone z kilku fotografii, zarówno satelitarnych, jak i lotniczych, które wykonano w różnych dniach, a nawet miesiącach. Wyniki takiego sklejenia mogą być nieprzewidywalne, jak w przypadku trójnogiej dziewczyny. Jak już się pewnie domyśliliście, to zdjęcie jest właśnie wynikiem sklejania. Obszar z samolotem sfotografowano kilka razy w 2004, w 2005, 8 razy w 2015 i jeszcze kilka razy w późniejszym terminie. Zdjęcie to najprawdopodobniej znalazło się w Google Earth, ponieważ są to zlepione kadry z 2015 roku. Mówi się, że pyton siatkowy to największy wąż na świecie, który może osiągać ponad 6 metrów długości. Pewien osobnik znaleziony w 1912 roku okazał się rekordowy. Miał 10 metrów. Użytkownicy Google Earth natrafili jednak na jeszcze większego węża. 24 marca 2022 roku na TikToku opublikowano kolejny niesamowity film, który osiągnął ponad 200 tysięcy odsłon. Tym razem użytkownik twierdził, że gdzieś we Francji na mapach Google odnalazł szkielet wymarłego węża Titanoboa. Trudno to ocenić, ale szkielet miał około 30 metrów długości i mógł należeć do największego węża w historii, gdyby węże rzeczywiście posiadały takie szkielety. Oto pierwszy argument wykluczający, że to wąż. Węże mają cieńsze żebra, a szkielet na zdjęciu wygląda na masywny. Kolejna ciekawostka jest taka, że ten szkielet został wykonany ze stali. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie prawdziwy kościec, a instalacja artystyczna o długości 130 metrów. Jej francuska nazwa to Le Serpent d'Océan, czyli oceaniczny wąż. Instalację stworzył chiński artysta Huang Yongping i jest ona otwarta dla publiczności. Pojawia się tylko podczas odpływów, więc przypomina wykopalisko archeologiczne. Cóż, artysta nabił w butelkę miliony użytkowników TikToka. Jeśli kiedyś udacie się do Francji, możecie obejrzeć to niesamowite dzieło sztuki. Znajduje się w mieście Saint-Brevin-les-Pins, nieopodal Nantes. Czasami mapy Google pokazują coś, co nigdy nie istniało. Oto Sandy Island. Przez długi czas uważano, że wyspa znajduje się obok Nowej Kaledonii, we wschodniej części Morza Koralowego. Wszystko zaczęło się, gdy James Cook umieścił ją na mapach w 1774 roku. Nigdy jej nie odwiedził, ale potem została uwzględniona na kilku innych mapach i była traktowana jako zabezpieczenie przed rafami, co stanowiło standardową praktykę. Poza tym obszar ten był i nadal jest pełen pumeksu, który powstał w wyniku erupcji podwodnych wulkanów, więc środki zapobiegawcze były koniecznością. W ten sposób wyspa pozostała na mapach do roku 1974. Po licznych przelotach badawczych nad tym terenem uznano, że wyspa nie istnieje i Sandy Island usunięto z map. Aplikacja z mapami Google pojawiła się w 2005 i, co zaskakujące, Sandy Island była w nich wciąż na swoim miejscu, choć wcześniej pozostawała przecież nieodkryta. Skasowano ją dopiero w 2012 roku, teraz są tam tylko czarne piksele, mimo że wcześniej miejsce zajmował ciemniejszy obszar wodny. Dziś niektórzy specjaliści uważają, że cała sytuacja z wyspą była pułapką związaną z prawami autorskimi, co zdarzało się dość często pośród kartografów w tamtych czasach. Pułapki takie pozwalały im chronić własność intelektualną. A czy wy dostrzegliście kiedyś coś dziwnego na mapach Google?
Nareszcie śniadanie. Wrzucasz do tostera kilka kromek ulubionego białego chleba i zaczynasz obierać awokado, które zaraz rozsmarujesz na pieczywie. Natychmiast przestań. Tosty z awokado to kiepski wybór na śniadanie z kilku powodów, a winne są tutaj oba składniki. Awokado zawiera oczywiście witaminy z grupy B, minerały i przeciwutleniacze, które są dobre dla zdrowia. Jest ono jednak owocem i z tego powodu nie spełnia jednego ważnego kryterium produktu nadającego się na śniadanie. Ma bardzo niską zawartość białka. Jedzenie białka o poranku jest bardzo ważne, ponieważ dostarcza ci energii i utrzymuje uczucie sytości na dłużej. Śniadanie bez białka nie może być uznane za pełnowartościowe, więc dość szybko zrobisz się po nim głodny i prawdopodobnie będziesz łaknąć jakichś niezdrowych przekąsek. Awokado jest jednak dość bogate w zdrowe tłuszcze i błonnik, więc spożywane w rozsądnych ilościach może wspomóc trawienie i utratę wagi. Przez rozsądne ilości mam na myśli 1/3 średniego awokado, które powinno zawierać mniej więcej 80 kalorii. 1/3 awokado brzmi jak niewiele, więc prawdopodobnie zechcesz dodać do swojej kanapki coś jeszcze. Jeśli będzie to jajko, wędzony łosoś lub fasola, to świetnie. Kiedy jednak postawisz na boczek lub dużą ilość sera, twój tost dostarczy ci ogromne ilości tłuszczu nasyconego, co zdecydowanie nie jest zdrowe. Poza tym warto pamiętać, że awokado jest dość drogie. Rozsądne dołączanie go do codziennej diety można uznać za całkiem niezłą inwestycję, ale samo i tak nie wystarczy na pełnowartościowe śniadanie. Pieczywo, które wybierasz do swojego tosta, również ma znaczenie. Biały chleb jest wytwarzany z rafinowanego ziarna i nie zawiera błonnika, który korzystnie wpływa na twoje jelita i proces trawienia. Musiałbyś zjeść około 8 kromek białego chleba, aby uzyskać taką samą ilość błonnika jak w jednej kromce chleba pełnoziarnistego. Tak więc białego tosta strawisz bardzo szybko i wkrótce znów będziesz głodny. Ciemny chleb też nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, więc zawsze uważnie czytaj jego etykietę. Musi być na niej napisane, że chleb ma dodatek ziaren lub smak pełnoziarnisty, ale nie jest pełnoziarnisty w rzeczywistości. W takich przypadkach będzie miał taką samą wartość odżywczą jak biały chleb. Spróbuj znaleźć taki rodzaj chleba, który ma najmniejszą liczbę składników i minimalną ilość dodatków. Owsianka to świetny, pożywny posiłek śniadaniowy, ale nie wtedy, gdy pochodzi z saszetki, jest aromatyzowana lub stanowi danie typu instant. Gotowa owsianka jest napakowana cukrem i solą, które sprawiają, że tak świetnie smakuje. Jeśli nie masz ochoty gotować we własnych płatków owsianych, bez końca mieszając zawartość garnka, wybierz po prostu czyste płatki błyskawiczne. Możesz sam dodać do nich smaku. Świetnie sprawdzą się świeże owoce, banany, orzechy lub miód. Innym dużym błędem śniadaniowym jest spożywanie owocowego smoothie i niczego więcej. Kiedy owoce mieszają się ze sobą, zawarte w nich naturalne cukry zamieniają się w wolne cukry, które mają kiepski wpływ na nasze zęby i poziom energii. Mogą one sprawić, że wręcz przybierzesz na wadze. Nawet jeśli do owoców dodasz jarmuż, szpinak lub inną zieleninę, takie śniadanie nie zapewni ci sytości na długo. Poza tym, pijąc smoothie, możesz niechcący przyjąć więcej białka, niż faktycznie potrzebujesz, w zależności od tego, jakie rodzaje składników i w jakich proporcjach mieszasz. Smoothie często bywa naszym jedynym źródłem owoców i warzyw w ciągu dnia, ale nie może ich zastąpić. Blendowanie niszczy sporą ilość składników odżywczych, ponieważ zachodzi wówczas proces utleniania. Smoothie może być szybkim źródłem niektórych witamin, ale najlepiej będzie, gdy zjesz sobie jabłko lub marchewkę w niezmienionej postaci. Poza tym pamiętaj, by jak najczęściej stawiać na sezonowe i lokalne produkty. Dodawanie truskawek i bananów do koktajlu przez cały rok nie pomoże ci poradzić sobie ze zmianami pogody. Omówmy jeszcze jeden śniadaniowy klasyk. Naleśniki lub gofry ze słodkim syropem. Nie zasługują one na to, by znaleźć się na twoim stole, ponieważ nie dostarczą ci wystarczającej ilości energii. Rafinowana biała mąka i biały cukier, których większość z nas używa do robienia naleśników, sprawiają, że są one bogate w kalorie, ale ubogie w składniki odżywcze, takie jak białko i błonnik. A ten pyszny syrop, który dodajesz na wierzch, prawdziwa droga wersja syropu klonowego, zawiera pewne minerały, ale nadal jest głównie cukrem. Z kolei tańsza wersja nie jest produkowana z soku klonowego, ale z wysokofruktozowego syropu kukurydzianego, który jest jeszcze gorszy niż zwykły czysty cukier. Jeśli po prostu nie wyobrażasz sobie poranków bez naleśników czy gofrów, wybieraj mąkę pełnoziarnistą lub eksperymentuj z mąką migdałową lub tą z ciecierzycy.
porządku, ale niskotłuszczowy lub beztłuszczowy jogurt chyba zawsze stanowi dobry śniadaniowy wybór, prawda? Cóż, jeśli wybierasz niskotłuszczowy jogurt smakowy, to brak tłuszczu zostaje zrekompensowany dodatkowym cukrem. W ten oto sposób okazuje się, że wiele owocowych jogurtów ma więcej kalorii niż porcja lodów tej samej wielkości. Najlepiej będzie postawić na naturalny, pełnotłusty jogurt grecki. Jest on bogaty w białka, a te spowalniają trawienie i sprawiają, że dłużej czujesz się najedzony. Jeśli ten produkt nie jest dla Ciebie wystarczająco smaczny, spróbuj dodać do niego odrobinę miodu lub trochę świeżych owoców. Nigdy jednak nie rób z jogurtu swojego jedynego posiłku śniadaniowego. Nie ma on wystarczająco dużo błonnika, abyś czuł się syty. Zmieni się to, jeśli dodasz do niego płatki owsiane, otręby, siemię lniane lub orzechy. Takie śniadanie dostarczy Ci wystarczająco dużo energii i pozwoli z wigorem rozpocząć poranek. Przykro mi, że muszę Ci to powiedzieć, ale słodkie płatki śniadaniowe również nie powinny znajdować się na Twoim śniadaniowym stole. Niektóre z nich rzeczywiście zawierają pełne ziarna, ale ilość dodawanego do nich cukru zupełnie pozbawia je wartości odżywczych. Sprawiają jedynie, że rano podnosi Ci się poziom cukru, a godzinę po śniadaniu znów czujesz się głodny. Najgorszy wybór stanowią produkty, które wyglądają najbardziej atrakcyjnie wizualnie. Posypane czekoladą, dostępne we wszystkich kolorach tęczy, czy też z dodatkiem pianek marshmallow. To w zasadzie to samo, co jedzenie cukierków na śniadanie. Nie liczyłbyś, że będą sycące. Gotowe kanapki, które można kupić w każdym sklepie spożywczym, również nie są tak dobre, jak sugerują ich etykiety. Ta poręczna przekąska najprawdopodobniej zawiera dużą ilość tłuszczu, cukru i soli, a winowajcą jest najczęściej dressing na bazie majonezu. Poza tym nie możesz dobierać w nich składników, więc prawdopodobnie będziesz musiał zjeść najtańszy ser lub mięso, a nie najświeższe warzywa. Kanapka może również zawierać konserwanty i sód, aby wydłużyć jej trwałość, a te zdecydowanie nie służą zdrowiu. Do śniadania można oczywiście wypić filiżankę kawy, ale z pewnością nie zastąpi ci ona całego posiłku. Kawa nie zawiera kalorii, białka ani błonnika, dlatego też wypijając jedną filiżankę tego aromatycznego naparu, pozbawisz swój organizm wszystkich składników odżywczych, których potrzebuje, aby rozpocząć dzień. Dostaniesz krótki zastrzyk energii, ale po kilku godzinach Twoje siły witalne wyparują. Możesz wówczas stać się rozdrażniony i mniej skoncentrowany. Staraj się też unikać słodzonych napojów kawowych, takich jak karmelowe macchiato, mokka na bazie białej czekolady czy przepyszne pumpkin spice latte. Mają one o wiele więcej cukru niż potrzebujesz i dodają nadmierną ilość kalorii do Twojej codziennej diety. Miłośnicy placków ziemniaczanych, teraz będzie coś dla Was. Nie ma znaczenia, czy kupujesz je w fast foodowym barze, czy mrożone w sklepie spożywczym. Każda z tych opcji jest wstępnie smażona, co oznacza wysoką zawartość tłuszczu. Ten przysmak zawiera więcej kalorii, niż się spodziewasz. Możesz spróbować przyrządzić placki ziemniaczane samodzielnie, aby ograniczyć ilość używanego oleju do minimum. To prawda, istnieje mnóstwo śniadaniowych posiłków, których należy unikać. Nie oznacza to jednak, że lepiej byłoby całkowicie pominąć śniadanie. Kiedy śpisz, Twój układ pokarmowy cieszy się zasłużoną przerwą. Jeśli jednak pozwolisz mu na zbyt długą bezczynność, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziesz się przejadać i wybierać słodkie pokarmy, aby zwiększyć swój poziom energii. Pomijanie śniadania może również spowolnić Twój metabolizm i odebrać Ci skupienie, dlatego po prostu przekąś rano coś zdrowszego, od omletów z pomidorami i pełnoziarnistych grzanek po nocną owsiankę, zawsze znajdzie się jakaś pyszna opcja. To drzewo ma trującą korę, liście, a nawet nasiona. Co gorsza, nasiona mogą eksplodować. I nie jest to coś, czego chcesz doświadczyć, podróżując po tropikach Ameryki. Oto łoskotnica pękająca. 30-metrowy gigant pokryty stożkowymi kolcami. Drzewo wygląda nietypowo, ponieważ jego kolce przypominają maleńkie dynie, ale nie waż się do nich podchodzić. Podziwiaj je z daleka. Gdy kolce pękają, uwalniają się z nich niebezpieczne nasiona podróżujące z prędkością 70 metrów na sekundę, z siłą tak dużą, że mogą wyrządzić Ci krzywdę. Łoskotnica pękająca nie jest złośliwa, po prostu nie chce wokół siebie konkurencji i dlatego bardzo stara się jak najdalej rozsiewać swoje nasiona, nawet na 40 metrów. Lepiej nie stawaj jej więc na drodze. Niektóre drzewa są tak niebezpieczne, że mają nawet znaki ostrzegawcze. Na przykład drzewo manchineel. Udaje, że jest całkiem nieszkodliwe, a jego owoce przypominają zwykłe jabłka, ale zjedzenie jednego z nich może być ostatnią rzeczą, którą zrobisz w życiu. Brzmi strasznie!
Dotknięcie tego drzewa też nie jest bezpieczne. Ba, nawet patrzenie. Nie żartuję. Ludzie nie mogą się go pozbyć. Każdy, kto tego próbuje, natychmiast zostaje ukarany. Gdy próbujesz wyciąć drzewo, odpowiada tryskając oślepiającym sokiem prosto w oczy. Tak, jego sok może powodować tymczasową ślepotę, a w przypadku kontaktu ze skórą prowadzi do poparzeń i pęcherzy. Istnieje tylko jeden sposób, aby nad nim zapanować. Aby to zrobić, ludzie najpierw podpalają drzewa u podstawy, stojąc odpowiednio daleko. Potem drzewo leży w słońcu, gdy wyschnie, jest bezpieczne. Istnieją nawet meble wykonane z niegdyś toksycznego drzewa manchineel. Ej, podaj mi krzesło! A to co? Naukowcy mówią na to owoc jatrofa, ale nazywany jest także orzechem czarnych wymiotów. Obrzydliwe! Jeśli kiedyś go spróbujesz, najpierw poczujesz pieczenie w gardle. Gdy owoc dotrze do żołądka, odczujesz ogromny ból. Rezultaty mogą być przerażające. Może dojść do depresji centralnego układu nerwowego. I nie chodzi tu o dojmujący smutek. Jest to stan fizjologiczny, w którym dochodzi do obniżenia tempa oddychania, tętna, utraty przytomności, a nawet poważniejszych skutków. Ach, spójrz na te liście w kształcie serca. Są słodkie, prawda? Jednak owoc tego drzewa wcale taki nie jest. Pangeum edule to drzewo występujące w Azji Południowo-Wschodniej. Jego owoce można jeść, ale wymagają poważnej obróbki. Najpierw trzeba złapać te brązowe kiście przypominające gruszki. To są właśnie owoce. Potem wygotować nasiona. Tak, trzeba dostać się do miąższu, który wygląda na miękki, kremowy i jadalny, ale taki nie jest. Po trzecie trzeba albo moczyć je w wodzie, albo owinąć w liście bananowca i trzymać w nich przez 40 dni, aby uwolnił się cyjanowodór. To świetnie, że cyjanowodór jest nieco rozpuszczalny w wodzie i może zostać wymyty z nasion, które zostaną ugotowane i poddane fermentacji. Ale czy to nie za dużo zachodu? Chodzi o to, że nasiona te są zazwyczaj dodawane do potraw w postaci przyprawy i nie spożywa się ich jako oddzielnego dania. Nie, jak dla mnie cyjanowodór wszystko psuje. Niektóre owoce wymagają dodatkowych przygotowań, podczas gdy inne można jeść tylko, gdy są dojrzałe. Surowy bez zawiera dużo witaminy C, która jest zdrowa, a także cyjanek, który nie jest zbyt zdrowy. Jagody te są jednak bardzo popularne. Można je znaleźć w ciastach, syropach, herbatach i dżemach. W pełni dojrzałe i ugotowane owoce nie są niebezpieczne ani zabronione. Narodowy owoc Jamajki, Bligia pospolita, ma nietypowy smak, łagodny i maślany, a ci, którzy go próbowali, mówią, że przypomina jajecznicę. Podobnie jak w przypadku bzu, Bligię można jeść, gdy w pełni dojrzeje. Importowanie surowych owoców do USA było zabronione jeszcze 50 lat temu. Jedyna jadalna część to biały kremowy miąższ. Różowa skórka wygląda na smaczną, ale nie daj się zwieść, jest toksyczna, podobnie jak czarne nasionka. Ciekawostka, ludzie wykorzystywali bligię do oczyszczenia ubrań ze względu na jej właściwości piorące. Chodzi o to, że owoce zawierają saponiny, które wytwarzają pianę mydlaną. Dziś nie jest to popularny proceder i większość z nas stawia jednak na zwykłe mydło. Graviola to kolejny owoc, który nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych. Nazywany jest także guanabana i uwalnia niebezpieczne toksyny powodujące nieprzyjemne konsekwencje, gdy spożywa się go, jeśli nie jest dojrzały. Fani tego owocu, nie smućcie się, mrożoną pulpę można znaleźć w supermarketach. Graviola jest pyszna, smakuje jak połączenie ananasa i truskawki, ale FDA nie zatwierdziła jej do spożycia ze względów bezpieczeństwa. Jeśli kiedyś będziesz chciał zjeść graviole, pamiętaj, aby unikać nasion, ponieważ są toksyczne dla ludzi. Spójrz tutaj. Oto mango. Jest pyszne i bezpieczne. A teraz patrz tutaj. Wygląda jak zielone mango, ale na pewno nie chcesz go zjeść. Owoce te rosną na drzewach pong pong i jedna pestka wystarczy, aby wykończyć człowieka. Ale kto powiedział, że trzeba je jeść? Mogą służyć także jako dezodorant. Istnieją jednak bezpieczniejsze opcje antybakteryjne, więc lepiej zostawmy drzewo pong pong w spokoju. Drzewo niekoniecznie musi być trujące, aby być niebezpieczne. Na przykład Araucaria badwilla ma niesamowicie wielkie szyszki, większe niż twoja głowa. Wyobraź sobie, ile mieści się w nich nasion. Jedyne niebezpieczeństwo z nimi związane jest takie, że mogą spaść ci na głowę. Ale tak poza tym, to drzewo jest niesamowite. Jeśli ugotujesz jego nasiona, zyskasz pyszną herbatę. Nasiona nie zawierają glutenu, więc mogą stanowić część każdej modnej diety.
Drzewa te są na świecie od jakiegoś czasu, pewnie od epoki dinozaurów, ale teraz można je spotkać wyłącznie w Queensland w Australii. Wszyscy wiemy, że dawka czyni truciznę, prawda? Exoecaria agallocha tylko potwierdza to powiedzenie. Drzewo może być bardzo przydatne w celach leczniczych i bardzo trujące, jeśli użyje się go nieprawidłowo. Tak, nie tylko dawka, lecz także nauka czyni truciznę. Sok drzewa może powodować pęcherze, poparzenia, a nawet tymczasową ślepotę, podobnie jak w przypadku drzewa manchineel. Drzewo Brachychiton rupestris, inaczej drzewo butelkowe, można znaleźć głównie w Namibii, więc jeśli się tam udasz i zechce ci się pić, nie daj się zwieść jego kształtowi, nie znajdziesz w nim wody. Drzewo to zyskuje swój nietypowy kształt między 5 a 8 rokiem życia i przechowuje wodę dla siebie. Jeśli odważysz się jej spróbować, konsekwencje będą smutne. Jest ona bardzo toksyczna dla ludzi i zwierząt. Jednak bez tych toksyn drzewo nie miałoby wody dla siebie, bo wypiłyby ją zwierzęta. Aby tego uniknąć, wypracowało sobie mechanizm obronny przed zwierzętami oraz ludźmi, zapewniając sobie odpowiednie nawodnienie. Każdy powinien tak robić. Na koniec mamy Jimpy Jimpy. Pewnie co najmniej raz w życiu wszedłeś w pokrzywy. Konsekwencje kontaktu z tą rośliną są dość nieprzyjemne. Nikt nie lubi wysypki i pieczenia. Niewinnie wyglądająca Jimpy Jimpy, która jest daleką krewną pokrzywy, posiada niemal ten sam mechanizm obronny, ale jego konsekwencje są zupełnie inne. Czasami jest to przedłużający się dyskomfort, ale w niektórych przypadkach skutki mogą być śmiertelne. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje antidotum, może ci pomóc wosk do depilacji, a nawet taśma klejąca. Głównym problemem są małe włoski wbite w skórę i cokolwiek o przylepnej powierzchni, zwłaszcza wosk czy taśma, może pomóc je usunąć. Jest to środek pierwszej pomocy, ale bardzo się przydaje. Ups, w USA doszło do kolejnego włamania. Poczekaj 22,6 sekundy, a wydarzy się następne. Hej, ale ty nie musisz się martwić o swój dom. Przezorny zawsze ubezpieczony. Pokażę ci kilka wskazówek, dzięki którym zapewnisz sobie ochronę. Zwykła naklejka może przyczynić się do ochrony twojego domu. Użyj nalepki informującej, że posiadasz system alarmowy, nawet jeśli tak naprawdę go nie masz. O dziwo, włamywacze wolą nie wchodzić do takich domów. Jeszcze jedno, upewnij się, że naklejka wygląda przekonująco. Podróbka nie zda egzaminu, lepiej wydać trochę pieniędzy i kupić taką, która wygląda na prawdziwą. Kolejny trik to pozostawienie pary bardzo dużych butów na ganku tak, aby włamywacze to od razu je zauważyli. Dzięki temu pomyślą, że mieszka tu ktoś bardzo duży i groźny, ktoś z kim nie będą chcieli zadzierać. Teraz zajmijmy się drzwiami. Mam nadzieję, że nie zostawiasz kluczy pod wycieraczką. Jedyne rzeczy, które powinny się tam znajdować, to ciastka lub chipsy. Dzięki nim sprawdzisz, czy ktoś odwiedzał twój dom, gdy cię w nim nie było. Ten trik nie daje jednak 100% gwarancji. Mógł to być listonosz, dostawca, który pomylił dom, a nawet przypadkowy pies węszący na posesji. Tak, ciastka lepiej zjeść niż wkładać pod wycieraczkę. Wracasz do domu z pracy. To był ciężki dzień i jesteś zmęczony. Zostawiasz klucze w zamku i kompletnie o nich zapominasz. Zamknąłeś drzwi i klucze są wewnątrz. A może w krzakach właśnie siedzi złodziej czający się na twój dom? Z technicznego punktu widzenia niemożliwe jest wsadzenie duplikatu klucza od zewnątrz, jeśli oryginał jest wsadzony w zamek od wewnątrz. Ale ci kolesie są dobrze wyposażeni i mają cały szereg różnych haczyków do wyciągania kluczy. Wiesz, co stanie się dalej? Mogą wkraść się do domu po cichu niczym ninja i zabrać twoje kosztowności, gdy będziesz smacznie spał. Dobrym rozwiązaniem wydaje się więc zamek, który można zamknąć od wewnątrz i którego nie da się otworzyć od zewnątrz. Gdy przeprowadzasz się w nowe miejsce, nawet jeśli jest wynajęte, pamiętaj o wymianie zamków. Kto wie, ile kopii kluczy krąży po świecie. Jeśli chodzi o wynajem, nigdy nie wiesz, kto mieszkał w tym miejscu przed tobą. Poza tym, jeśli z jakiegoś powodu przypadkowo zostawisz klucze w drzwiach wejściowych na dłuższy czas, najlepiej także wymienić zamek. Prawdopodobnie nie wydarzy się nic złego, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Przestań zostawiać klucze w drzwiach i nie zostawiaj ich też na widoku. Może lepiej zabrać je ze sobą do salonu, niż trzymać nieopodal wejściowych drzwi. Czasami włamywacze korzystają nie tylko z drzwi, lecz także z okien.
Uważaj na swoje śmieci, zwłaszcza jeśli wyrzucasz opakowania po cennych przedmiotach. Nie informuj złodziei o tym, co kupiłeś i za jaką kwotę. Poza tym śmieci mogą zabierać dane osobowe, dane karty kredytowej i inne ważne informacje. Zwróć uwagę na skrzynkę pocztową i upewnij się, że posiada zamek. Chodzi o to, że złodzieje mogą interesować się jej zawartością. Zasada jest prosta. Skrzynka powinna być zamknięta, a wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe należy niszczyć. Teraz zajmijmy się twoim podwórkiem. Hej, widzę tu coś niebezpiecznego. Chodzi mi o te duże krzaki. Tak, wiem, że nie masz czasu ich przyciąć. Im są większe, tym więcej miejsca mają złodzieje, aby się ukryć. Poza tym, gdy ktoś widzi nieprzycięte krzaczyska, myśli sobie, że nikogo nie ma w domu. Już rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Okej, powiedzmy, że zignorowałeś poprzednie wskazówki i złodzieje włamali się do twojego domu. Najbardziej interesuje ich pewnie gotówka. Jeśli nie trzymasz jej w domu, możesz pominąć tę część. Gdy jednak masz cenne przedmioty, postaw na kreatywność. Gotówkę można upchnąć w plastikową torbę i ukryć w dużym pojemniku z resztkami. Można ją także umieścić w starej butelce po detergencie i trzymać w kuchni lub składziku. Włamywacze raczej nie będą tam zaglądać. Oto kilka rzeczy, których lepiej nie robić. Ukrywanie pieniędzy lub biżuterii w pojemniku na leki nie jest dobrym pomysłem. Zamrażarka to też nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ złodzieje często w pierwszej kolejności sprawdzają te miejsca. Czas zobaczyć, czy dobrze przechowujesz klucze. Jeśli trzymasz kluczyki do samochodu i klucze od domu razem, robisz to źle. Po pierwsze, wyobraź sobie, że jej gubisz, a złodzieje wiedzą, gdzie mieszkasz. Nie dość, że cię obrabują, to jeszcze zyskają środek transportu, żeby wywieźć cenne łupy. Zwróć uwagę na klucze od garażu, zwłaszcza jeśli można wejść przez niego do domu. Nawet jeśli nie jest to możliwe, w garażu także mogą znajdować się cenne przedmioty. Dla włamywaczy nie ma żadnych ograniczeń. Mogą wkraść się do domu nawet przez małe okna. Wolą drzwi, ponieważ to najbezpieczniejsza droga wejściowa, podczas gdy przeciskanie się przez okienka może prowadzić do zadrapań i nie chodzi tu o popsucie sobie pięknej facjaty. Nie chcą zostawiać za sobą śladów DNA, które można namierzyć. Włamywacze bardzo na to uważają. Na przykład raport pochodzący z Anglii mówi, że tylko 3% złodziei pozostawia za sobą jakikolwiek materiał dowodowy. Istnieje kilka opcji na zapewnienie sobie ochrony nocą. Po pierwsze, włóż duży spinacz do papieru lub spinkę do włosów w dziurkę od klucza. Możesz użyć zapasowych kluczy, jeśli je posiadasz. W ten sposób użycie duplikatu stanie się prawie niemożliwe. Po drugie, możesz zabarykadować drzwi. Wykorzystaj w tym celu ciężkie krzesło, regał na książki lub inny ciężki mebel. Czemu nie, jeśli dzięki temu poczujesz się bezpieczniej? Jeśli twoje drzwi otwierają się na zewnątrz, blokada będzie dobrym rozwiązaniem. Przyda się także krzesło, włóż je pod klamkę. Nie jest to najpotężniejszy system ochronny, ale robi robotę. Dobrą opcją jest także związanie ze sobą klamek. Atrapa kamery monitoringu może zapewnić ci ochronę w dzień i w nocy. Złodzieje nie są aż tak nieustraszeni. Jeśli masz prawdziwy monitoring, upewnij się, że włamywacze go nie wyłączą. Pamiętaj, aby zamontować go w trudno dostępnym miejscu. Jeśli jesteś w stanie przeznaczyć więcej środków na ochronę, światło z czujnikiem ruchu to rozwiązanie dla ciebie. Złodzieje lubią ciemne miejsca, więc jasne światło na pewno ich odstraszy. Rozwiązanie to działa, o ile wiedzą, że jesteś na miejscu. Gdy mają pewność, że cię nie ma, jest ono mniej skuteczne. Timery telewizyjne i radiowe to kolejny przydatny trik. Z ich pomocą możesz udawać, że jesteś w domu. Działają świetnie w połączeniu ze światłami z czujnikiem ruchu. Rozwiązanie to może przechytrzyć niektórych złodziei, ale nie daje stuprocentowej gwarancji. Niektórzy nie boją się wejść do środka nawet wtedy, gdy włączony jest telewizor. A co powiesz na żywy system alarmowy? Może być prawdziwy lub fałszywy. Pamiętasz trik z butami? Tę samą sztuczkę możesz wykorzystać w przypadku psa, nawet jeśli go nie posiadasz. Na ganku zostaw dużą psią miskę, tylko pamiętaj, żeby wyglądała na używaną.
Znasz wszystkich swoich sąsiadów? Jeśli nie, czas upiec ciasteczka i udać się do nich w odwiedziny. Złodzieje nie lubią działać w obszarach, gdzie ludzie dobrze się znają i o siebie dbają. Przez to istnieje duża szansa, że zostaną zauważeni i zgłoszeni na policję. Swego rodzaju straż sąsiedzka to idealny sposób na ochronę twojego domu, a także na zawarcie nowych znajomości. Rozszyfrujmy kod włamywaczy. Taśma na klamce domu, plasterek sera na masce samochodu i wiele innych dziwnych rzeczy może oznaczać, że wasz dom obserwują typy spod ciemnej gwiazdy. Przestępcy nie włamują się do byle jakiego domu. Zanim to zrobią, uważnie go obserwują. Chcą wiedzieć wszystko o zwyczajach mieszkańców i zabezpieczeniach. Potem zostawiają różne oznaczenia na domu, drzwiach garażowych, skrzynkach pocztowych czy skrytkach. Gdy dowiemy się, co one oznaczają, będziemy mogli lepiej zabezpieczyć naszą własność przed włamywaczami. Jeśli zobaczycie narysowany okrąg, to znaczy, że wasz dom jest łatwym celem rabunku. Być może nie macie zamontowanego alarmu. Przekreślone koło odradza wejście do środka, bo dom jest zabezpieczony alarmem, monitoringiem lub pilnuje go pies. Linie w kształcie drabiny oznaczają wartościowe przedmioty w domu, które warto ukraść. Jeśli ktoś namaluje sprayem literę M na kuble na śmieci, to oznacza, że za dnia nikogo nie ma w domu. Litera N oznacza to samo, tyle że w nocy. Policja wprawdzie ostrzegała przed tym kodem, ale pamiętajcie, że niektóre z tych oznaczeń są wiadomościami, którymi pracownicy drogowi porozumiewają się między sobą. Mogą na przykład dotyczyć biegnących pod chodnikami rur. Jeśli zobaczycie, że ktoś majstrował przy zamku do drzwi, nie wchodźcie do domu. Włamywacze często posługują się kluczami podobnymi do waszych, ale zrobionymi z cięższego metalu niż zastawki w zamku, by je zetrzeć od środka. Co gorsza, ofiary tej techniki miały problemy z uzyskaniem odszkodowania, ponieważ nie zostawia ona na wkładkach widocznych śladów włamania. Zostaliście okradzeni i nawet nie możecie tego udowodnić ubezpieczycielowi. Prawdziwy koszmar. Otwieranie zamków wytrychem jest subtelniejsze, ale ta technika zostawia ślady, na przykład zarysowania wokół klamek. Jednak prawdziwe jej dowody zobaczycie wewnątrz wkładki, bo zastawki będą wyszczerbione. Głębokie rysy lub inne ślady na klamce mogą również oznaczać, że ktoś jest w waszym domu. Złodzieje czasami łamią zastawki zamków śrubokrętami. Jeśli zobaczycie głębokie zarysowania, ślady ostrego narzędzia lub poszerzony wlot na klucz, miejcie się na baczności. Złodzieje mogą okleić klamkę przezroczystą taśmą. Załóżmy, że faktycznie tak się stało i jej nie usunęliście. To dla nich znak, że właściciel mieszkania wyjechał, ponieważ nikt nie próbował wejść do domu. Technika ta stała się niepokojąco popularna w Dublinie. Policja bije na alarm i uczula, żeby mieszkańcy zachowali czujność. Zdejmijcie taśmę, gdy tylko ją zobaczycie. Niektóre z tych oznaczeń zostawiają złodzieje psów. Są one sygnałem, że wasze czworonogi mogą mieć wysoką wartość. Czerwone ślady kredy oznaczają większe psy, z kolei żółte i różowe średniej wielkości i małe. Policjanci radzą właścicielom psów, by uważnie przyglądali się swoim posesjom i zgłaszali im każdy taki incydent. Zwracajcie też szczególną uwagę na psy podczas spacerów. Jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa jest dobry alarm oraz znajomość stanu własnej posesji. Przykładowo, jeśli zamek we drzwiach wejściowych działa gorzej niż zwykle, może to oznaczać próbę włamania. To technika zwana metodą osłabiania. Złodzieje stopniowo uszkadzają zamek. Wykorzystują do tego różnego rodzaju narzędzia i przedmioty, nie zostawiając przy tym żadnych śladów. Możecie myśleć, że wkładka w drzwiach jest zwyczajnie zużyta i odłożyć wizytę ślusarza na później, a to poważny błąd. Podobnie może być z opóźnionym obrotem klucza w zamku. Takie problemy zwykle oznaczają próbę włamania. To jeden z najważniejszych znaków ostrzegawczych, jaki powinniście wziąć pod uwagę. Nawet drzwi antywłamaniowe są podatne na takie manipulacje. Wiecie, że mieszkańcy kanadyjskiej miejscowości Churchill zostawiają otwarte samochody? Nie robią tego, by ułatwić złodziejom kradzież, ale jako ratunek przed potencjalnymi atakami niedźwiedzi polarnych. W tym mieście występuje największa populacja tych zwierząt na świecie. Wyobraźcie sobie, że kogoś goni niedźwiedź polarny. Zaatakowany może schronić się przed atakiem w czyimś samochodzie. A co powiecie na kilka sztuczek, dzięki którym uchronicie torebkę przed kradzieżą? Nie noście torebki powieszonej na ramieniu. Tak, wiem, każdą torebkę zazwyczaj się tak nosi, ale w ten sposób ułatwiamy złodziejom robotę.
Znacznie lepsza będzie mała torebka bez pasków trzymana pod ręką. Jeśli planujecie zakupy, będziecie znacznie bezpieczniejsi w towarzystwie. Generalnie nie noście przy sobie więcej pieniędzy niż potrzebujecie i wszystkich kart kredytowych. Weźcie tylko to, czego potrzebujecie danego dnia i nie zostawiajcie torebki w koszu na zakupy, nawet na chwilę. Jest jeszcze kwestia oszustw. Nawet jeśli uważacie się za odpornych na takie przekręty, oszuści i tak znajdą sposób, żeby zdobyć to, czego chcą. Za cel obierają każdego, bez względu na pochodzenie, wiek czy zarobki. Mogą was zaskoczyć w sposób, jakiego się nie spodziewacie. Wykorzystują najnowszą technologię, produkty, a nawet usługi, którymi nakłonią was do oddania im pieniędzy lub przekazania danych osobowych. Jak się przed tym ustrzec? Przede wszystkim pamiętajcie, że jeśli coś wygląda na zbyt piękne, żeby było prawdziwe, niewykluczone, że tak właśnie jest. Poza tym nigdy nie pozwalajcie na zdalny dostęp do waszego komputera, nawet jeśli usłyszycie nazwę znanej firmy. Oszuści często proszą o włączenie urządzenia celem rozwiązania jakiegoś problemu albo instalacji darmowego programu. W rzeczywistości to wirus, który przechwytuje wszystkie hasła i dane osobowe. Zwróćcie szczególną uwagę na nietypowe prośby zapłaty. Oszuści często sugerują płatność poprzez karty doładowujące, karty podarunkowe lub karty do usługi iTunes. Co łączy złodzieja aut i plasterek sera żółtego? Wyobraźcie sobie, że idziecie do samochodu, gdy nagle zauważacie na masce topniejący ser. W pierwszej chwili pomyślicie, że to jakiś żart, więc zaczynacie ścierać zabrudzenie. Oczywiście to czasochłonne zajęcie w upalny dzień, ale zwróćcie uwagę na otoczenie. Ktoś może was obserwować z dystansu i czekać na odpowiednią chwilę. Złodziej wykorzysta moment waszej nieuwagi, wskoczy do samochodu, podczas gdy wy stoicie od strony pasażera i odjedzie z piskiem opon. Miejcie się na baczności. Wiecie, że możecie mieć zapasowy kluczyk w samochodzie? Niektóre modele są sprzedawane z dodatkowym kluczykiem włożonym w instrukcję obsługi albo pojemnik z narzędziami. Jeśli macie w samochodzie taki kluczyk, od razu go wyciągnijcie. Skoro wy wiecie, gdzie on jest, złodzieje tym bardziej będą wiedzieli. Nie myślcie również, że znaleźliście idealną kryjówkę na zapasowy kluczyk. Złodzieje wiedzą dokładnie, gdzie szukać. Przykładowo niektórzy chowają go pod zderzakiem lub dywanikiem. Złodzieje rutynowo sprawdzają te miejsca. Skoro już o kradzieżach samochodów mowa, porozmawiajmy chwilę o nawykach i strategiach złodziei aut. Zwykle nie dokonują włamań na otwartej przestrzeni i w dobrze widocznych miejscach, na przykład przed domem czy na podjeździe. Wolą ciemne i ustronne miejsca, zaułki pod blokiem albo parkingi podziemne, gdzie łatwo usłyszeć zbliżające się kroki potencjalnego właściciela samochodu. Słyszeliście o numerze identyfikacyjnym samochodu, czyli VIN? To unikatowy numer każdego wyprodukowanego pojazdu. Możecie go wygrawerować na szybach samochodu. W ten sposób obniżycie wartość jego części na czarnym rynku. Poza tym wymiana szyb w aucie trochę kosztuje, dlatego przestępcy unikają takich pojazdów. Lepiej nie być łatwym celem, który sam prosi się o kłopoty. Znacie jakieś historie związane z tymi złodziejskimi technikami? Znalazłeś na swojej głowie pierwszy siwy włos i ogarnęła cię chęć, aby go wyrwać i zatrzymać na pamiątkę. Ale wszechwiedząca babcia powstrzymuje cię, bo przecież każdy wie, że na jego miejsce wyrosną dwa kolejne siwulce. To jeden z najpopularniejszych mitów, który jest z nami od lat. Po wyrwaniu włosa mieszek pozostaje na swoim miejscu i wkrótce wytwarza nowy włos. Ale nie ma żadnych supermocy, żeby się rozdwoić, więc wyrośnie ci po prostu nowy włos, który o dziwo może być ciemniejszy, ponieważ tym razem mieszek może wyprodukować pigment. Jeśli jednak przesadzisz z wyrywaniem, niebawem możesz w tym miejscu w ogóle nie mieć żadnych włosów. Boisz się korzystać z telefonu komórkowego na stacji benzynowej, ponieważ może to doprowadzić do eksplozji? Cóż, nie było ani jednego udokumentowanego przypadku, gdy telefon wytworzył ładunek elektrostatyczny prowadzący do podobnej tragedii. Wszystkie oznaczenia o zakazie korzystania z telefonów na stacjach to tylko środek zapobiegawczy. Urządzenia elektroniczne nie są tam mile widziane, ponieważ elektryczność statyczna może być źródłem zagrożenia. Poza tym podczas korzystania z samochodu trzeba zachować maksymalną uwagę. Rozmawianie lub pisanie wiadomości w trakcie tankowania może mieć nieprzyjemne konsekwencje, na przykład odjechanie z wężem paliwowym we wlewie
Popularny filmik skłonił miliony ludzi do uwierzenia, że gdy zobaczą drut przywiązany do klamki samochodowej, powinni natychmiast zadzwonić na policję. Według autora porywacze korzystają z tego triku, aby rozproszyć, a potem dopaść właściciela auta. W rzeczywistości nie ma żadnych dowodów na to, aby kiedykolwiek kogoś w ten sposób porwano. Ta miejska legenda wzięła się z posta na Facebooku z 2015 roku, który wspominał ten trik, ale wkrótce potem uznano go za nieprawdę. Pomysł jednak nadal żyje i od czasu do czasu pojawia się w sieci. Ostrożność i postępowanie według prostych zasad bezpieczeństwa mają jednak sens. Warto nauczyć się samoobrony, parkować w dobrze oświetlonych miejscach i zawsze zwracać uwagę na podejrzane rzeczy i ludzi przed wejściem do samochodu. Pamiętaj także, że tego typu mity i miejskie legendy powstają, aby przyciągnąć Twoją uwagę i zdobyć polubienia i udostępnienia dla ich autorów. Jeśli dodajesz brązowy cukier do kawy, bo jesteś przekonany, że jest zdrowszy od białego, nie masz racji. Brązowy cukier ma w swoim składzie minerały, ale ich ilość jest tak niewielka, że w zasadzie nie ma wpływu na zdrowie. Poza tym zawiera taką samą ilość kalorii i wartości odżywczych, co biały cukier. Różni się jedynie kolorem, smakiem i procesem produkcji, ponieważ nie podlega aż tak dużej obróbce chemicznej. Jeśli więc próbujesz ograniczyć kalorie, nie ma znaczenia, jakiego typu cukier dodasz do posiłku. Gdy rano wciskasz przycisk drzemki, tak naprawdę nie zyskujesz 10 dodatkowych minut snu. Odwlekanie konieczności wstania z łóżka jest przyjemne, ale przycisk drzemki tak naprawdę sprawia, że czujesz się bardziej zmęczony. Masz własny zegar biologiczny, który dopasowuje się do Twojego typowego planu dnia. Gdy budzisz się i natychmiast zasypiasz ponownie, Twój mózg jest skołowany, dlatego coraz trudniej jest Ci wstać, gdy alarm dzwoni po raz drugi i piąty. W dłuższej perspektywie przycisk drzemki zakłóca Twoją umiejętność głębokiego, dobrego snu. Kolejnym popularnym mitem związanym ze snem jest ten o połykaniu 8 pająków każdej nocy. Nie martw się, w ogóle nie połykasz żadnych pająków. Dla nich wyglądasz jak gigant albo jak góra. Wszelkie dźwięki, które wytwarzasz podczas snu, jak oddychanie lub odgłosy bicia serca, są dla nich przerażające, więc wolą trzymać się od ciebie tak daleko, jak się da. Ten mit stał się popularny na całym świecie, gdy w pewnym artykule zauważono, że ludzie z łatwością wierzą we wszystko, co przeczytają w sieci. Cóż, wygląda na to, że mieli rację. Tak naprawdę nie musisz czekać 30 minut po zjedzeniu obiadu, zanim wejdziesz do wody. Mit ten krąży po świecie od ponad wieku, odkąd opublikowano tę zasadę w podręczniku dla skautów w 1908 roku. Według niej pływanie wcześniej niż 90 minut po spożyciu posiłku może mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje. Wielu ludzi uwierzyło, że ponieważ trawienie przekierowuje krew z mięśni do żołądka, pływanie po jedzeniu hamuje dopływ krwi do brzucha i prowadzi do skurczy mięśni, a nawet do utonięcia. W rzeczywistości do żołądka dopływa wówczas więcej krwi, ale nie ma to wpływu na ręce czy nogi. Jedzenie może mieć nawet korzystny wpływ na pływanie, ponieważ zapewnia dodatkową energię. Nie zapomnij też o napiciu się czegoś, aby się nawodnić. Szpinak pomagał kreskówkowemu marynarzowi Popeyowi zbudować mięśnie, ale raczej nie zrobi tego samego dla ciebie. To zielone warzywo ma azotany i witaminy poprawiające wytrzymałość mięśni, zwłaszcza w kończynach dolnych, ale bez ćwiczeń raczej nie staniesz się pakerem. Na pewno powinieneś uwzględnić go w diecie wraz z jarmużem, rukolą i boćwiną, które także stanowią wspaniałe źródło azotanów. Dzięki nim szybciej zregenerujesz się po treningu. Diamenty są bardzo drogie, ponieważ są tak rzadkie, prawda? Okazuje się, że wcale nie są tak wyjątkowe, jak się wszystkim wydaje. Rubiny, szmaragdy i szafiry są dużo rzadsze i droższe niż diamenty. Naukowcy znaleźli nawet sposób na stworzenie sztucznych diamentów, dzięki czemu ich produkcja jest dość prosta. Cena, którą ludzie są gotowi za nie zapłacić, to wynik bardzo udanej kampanii marketingowej sprzed ponad wieku. Firma, która wydobywała i sprzedawała diamenty, rozpowszechniła mity o tych klejnotach na całym świecie. Przekonała wszystkich, że diamenty są tak unikalne, że ich wysoka cena jest czymś rozsądnym. Poza tym uczyniła z tych kamieni symbol miłości i zaangażowania. Dzięki filmom uwierzyliśmy, iż dinozaury były ogromnymi, niebezpiecznymi jaszczurami. Ale w rzeczywistości istniało mnóstwo ich gatunków. Niektóre były niewiele większe od kota czy golden retrievera. Wygląda na to, że tych mniejszych było o wiele więcej.
Poza tym niektóre z nich, na przykład tyranozaury, były pokryte piórami, zwłaszcza we wczesnych etapach życia. Im głębiej zanurzasz się w oceanie, tym ciemniej się robi, aż w końcu w ogóle nie ma tam światła. Kolor wody zmienia się z niebiesko-zielonego przy powierzchni do granatowego, potem indygo, aż w końcu do całkowitej czerni. Światło słoneczne słabo przenika przez głęboką wodę, więc technicznie rzecz biorąc, poniżej 975 metrów nie ma go w ogóle. Ale jest tam inny jego rodzaj, niebiesko-zielona luminescencja. Generuje światło dzięki enzymowi o nazwie lucyferaza. Rozbija ona wysokoenergetyczne molekuły i wytwarza fotony w bakteriach i ciałach niektórych głębokowodnych ryb. Wydaje się logiczne, że lata są ciepłe, ponieważ nasza planeta zbliża się do Słońca, a zimy są zimne, ponieważ się od niego oddala. Jest to jednak popularny mit. Gdy na półkuli północnej jest lato, nasza planeta w rzeczywistości nie znajduje się bliżej Słońca. Jest wręcz przeciwnie. Ziemia znajduje się w najbardziej oddalonym od Słońca punkcie w lipcu, a najbliżej naszej gwiazdy w styczniu. Lato jest ciepłe ze względu na nachylenie osiowe. Podczas wędrówki po orbicie nachylenie Ziemi umożliwia promieniom słonecznym bezpośrednie dotarcie na naszą planetę ze względu na ostrzejszy kąt ich padania. Pas asteroid nie jest tak niebezpieczny, jak nauczyły nas tego filmy. Gdybyś miał przez niego przelecieć, nie byłaby to podróż przez gęste pole skał zderzających się ze sobą. Pas asteroid to obszar oddalony o 200 do 300 milionów kilometrów od Słońca. To odizolowana i samotna sfera, w której jest dużo pustej przestrzeni. Wszystkie asteroidy z pasa złączone razem mają masę równą około 4% masy Księżyca. Dlatego astronauci bardzo ekscytują się, gdy widzą asteroidy zderzające się ze sobą, ponieważ w przestrzeni kosmicznej wcale tak dużo się nie dzieje.